Cześć, dzisiaj na początek krótka prośba pod kątem przyszłych odcinków. Jeżeli ktoś dysponuje modelem samolotu PWS-10, to chętnie zilustruję nim film o tym samolocie. Proszę o kontakt. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Po II wojnie światowej Instytut Szybownictwa w Bielsku-Białej, czy w zasadzie jeszcze nie w Bielsku-Białej, bo wtedy to były osobne miasta, rozpoczął swoją długoletnią historię od stworzenia od podstaw szybowca, który nazywał się IS-1 SEMP. To był szybowiec wyczynowy, zawodniczy w czasach, kiedy brakowało szybowców do szkolenia pilotów o osiągach adekwatnych do epoki, dlatego że Instytut produkował też oczywiście szybowce takie jak Salamandra, Komar czy Żuraw, natomiast to były szybowce nieopracowane od podstaw przez nich po wojnie, tylko to były szybowce, które sięgały swoją konstrukcją lat przedwojennych. Szybowcem, który miał mieć osiągi adekwatne do epoki i nadawać się zarówno do jakiegoś tam wyczynu, jak się później okaże niemałego, ale także do bycia pierwszym jednosterem, stała się Mucha. I Mucha to była cała seria szybowców. Pierwsza Mucha to był szybowiec IS-2, który wyglądał tak i miał kilka wersji. Prototyp IS-2 Mucha z roku 1948, później była IS-2 Mucha Bis z roku 1949 i IS-2 Mucha Ter z roku 1950. O nich może kiedyś powstanie osobny odcinek. W roku 1950 Muchę wyposażono w skrzydła o profilu laminarnym i ten prototyp nazwano IS-7 OSA. Następnie już po zmianie nazwy zakładów na szybowcowe zakłady doświadczalne powstała SZD-12 Mucha 100, która była zbudowana w roku 1953 w Krośnie. A kolejna była SZD-22 Mucha Standard, bohaterka dzisiejszego odcinka. Szybowcową klasę Standard wprowadzono do międzynarodowego sportu w roku 1957. Polacy nie dysponowali szybowcem tej klasy, ale głupio było go nie mieć, dlatego że w roku 1958 w czerwcu Mistrzostwa Świata w Szybownictwie miały się odbyć w Lesznie. I w lutym tego roku udało się oblatać prototyp, który następnie rozwijano i jego ulepszoną wersję oblatano dosłownie na 9 dni przed zawodami. To był szybowiec Mucha Standard, której nazwa jeszcze była pisana przez T na końcu. Praca do samego końca, prawie że do rozpoczęcia zawodów się opłaciła, dlatego że Muchy Standard wzięły udział w zawodach i zajęły pierwsze i szóste miejsce, wygrywając dwie konkurencje, a w czasie zawodów przeprowadzony był również konkurs taki techniczny na najlepszy szybowiec klasy Standard i w tym konkursie Mucha została nagrodzona, wyróżniona drugim miejscem. A czy zasłużyła sobie na takie wyróżnienie? Zobaczymy za chwilę, jak jest zbudowana. Jest to szybowiec SZD-22 Mucha Standard w wersji seryjnej już pisanej przez literkę D, która produkowana była od 1959 roku. Kadłub tej muchy jest półskorupowy, drewniany, z laminatowymi powierzchniami nierozwijalnymi. W tamtych czasach szybowce montowano z użyciem kleju kazeinowego, który był stosunkowo słabo odporny na wilgoć. Do muchy użyto nowocześniejszego kleju fenolowo-formaldehydowego i była przez to na wilgoć bardziej odporna, co jest ważne nie tylko jeśli chodzi o hangarowanie szybowca, ale też na przykład o zdolność do długotrwałego latania w pobliżu chmur. Długość kadłuba to 7 metrów, a masa startowa szybowca wynosiła 326 kg, mieszcząc się w limicie klasy standard wynoszącym 525. Pod kadłubem po prawej stronie jest zaczep do wzlotu za wyciągarką, z przodu natomiast znajdziemy zaczep do holu za samolotem, swoją drogą użyty kiedyś również do holu za śmigłowcem, czy w zasadzie pod śmigłowcem, i znajdziemy tam też hak do startu z lin gumowych. Start z lin gumowych jest historycznym sposobem wzbijania się szybowcem w powietrze, dzisiaj jest to duża rzadkość, a wygląda on tak. W tamtych czasach często okazywało się, że trudności wykonawcze powodują, że oszklenie kabiny działa jak soczewka i zniekształca pilotowi pole widzenia. Aby tego uniknąć, przednia część oszklenia kabiny muchy standardki ma dość prosty kształt. Kabina otwiera się ciekawie, dlatego że unosi się ona do tyłu i blokuje w otwartej pozycji ciekawym mechanizmem. Otwarta owiewka jest tak wysoko, że trudno do niej sięgnąć z fotela pilota, natomiast mechanizm zamykania blokuje się o stolik do map. Tak wygląda w praktyce działanie otwierania kabiny w musze standard. Aż wyskoczy tutaj i już puszczasz na dół, no i do góry podnosisz.
I ona z tyłu się blokuje. To czego? Wspomniany stolik jest składany, a w jego dolnej części jest mocowanie 4,5-woltowej bateryjki do elektrycznego zakrętomierza. Mogła ona go zasilać przez 15 godzin. Prezentowany egzemplarz co prawda nie ma już zakrętomierza, ma też współczesne radio i gniazdka USB, ale zachował się tutaj chyłomierz podłużny, który dzisiaj jest już mocno zabytkowym przyrządem. Nowością w musze był regulowany nawiew powietrza, kierujący je na oszklenie kabiny, podobnie jak w samochodzie. Na burcie kadłuba jest dźwignia hamulców, która blokowana jest w zamkniętej pozycji takim wcięciem jak w jastrzębiu. Fotel pilota jest regulowany na ziemi, z kolei sterownicę nożną można przesuwać w locie. Szybowiec można było wyposażyć w instalację tlenową KP14 lub KP18. Tutaj mam taki ciekawy podręcznik z roku 69 o wyposażeniu zaawansowanych szybowców, w którym możemy zobaczyć, jak taka instalacja jest zbudowana. Dało się ją zamontować i zdemontować w szybowcu bez użycia narzędzi i pozwalała ona na wysokościowe loty falowe. I nawet w PRL-u powstał film pod tytułem Diamentowy reportaż, jest on dostępny w internecie, gdzie jest pokazane, jak to Mucha Standard zdobywa dla kraju dewizy, umożliwiając zagranicznym pilotom na fali karkonoskiej uzyskanie diamentu do odznaki szybowcowej. Tak to dzięki Musze diamenty stały się eksportowym towarem PRL-u. A ja mam o tyle dobrze, że nie muszę się starać o dewizy, dzięki temu, że mój kanał wspierany jest przez patronów. W tym miesiącu największymi kwotami wsparli mnie Maciej Stankiewicz, Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Piotr Boruszewski i R. Kamil C. I bardzo serdecznie za te diamenty w postaci wsparcia od Was. Dziękuję. Mucha to grzbietopłat. Klasa standard wymagała, aby szybowiec przejechał przez 15-metrową bramkę, zatem dla pewności skrzydła mają o 2 cm mniejszą rozpiętość, czyli 14 m 98 cm. Początkowo całe były pokryte sklejką, ale w roku 60 powrócono do płótna w części zadźwigarowej. Lotki są typu frize i w wersji seryjnej zastosowano krótsze aż o 30 cm niż testowane w prototypie. Oto metalowe hamulce płytowe, wysuwane z obu stron. Wymogiem klasy standard był brak klap, więc Mucha ich nie ma, natomiast można było zastosować balast wodny, ale musiał on być opróżniany tylko na ziemi. W wersji Mucha B wdrożono gumowe podłużne zbiorniki na 28 litrów wody, które dawały się wsunąć w skrzydła, oczywiście po zdemontowaniu tych skrzydeł. Szybowiec uznawany był za bardzo przyjemny w pilotażu, ale dosyć słabo ostrzegał przed przeciągnięciem, co odzwierciedla nawet napis na naklejce w kabinie. Chociaż nie jestem pewny, czy od nowości tak było, raczej nie. Doskonałość Muchy Standard to 27,8, a tutaj widzimy miejsca łączenia skrzydeł z kadłubem. W instrukcji Muchy jest napisane, że tam są moletowane nakrętki i ja to przeczytałem i się generalnie wystraszyłem, co to takiego jest i dlaczego ja nie wiem, że coś takiego jest. Natomiast okazało się, że moletowanie to jest inna nazwa radełkowania, czyli moletowana nakrętka to jest nakrętka, która po prostu ma taki wzorek, jaki często jest na prostych narzędziach, na kluczach, na różnych rzeczach, które trzyma się w ręce i który zwiększa tarcie. Zatem taki wzorek to jest moletowanie, taka ciekawostka. Pewnie zaraz będzie w komentarzach, że wszyscy oprócz mnie o tym wiedzieli, ale ja serio nie wiedziałem i się zdziwiłem. Wiem, że takie słowo się tam pojawia. W ogóle w instrukcji do Muchy pojawia się trochę dziwnych słów, na przykład dobieg jest tam nazwany wybiegiem. No Mucha jest ładnym szybowcem, ale czy od razu robić z niej modelkę? Tego nie wiem. Skrzydła są bardzo solidne. Ta żółta Mucha, którą teraz oglądamy, miała wypadek taki, że zderzyła się w locie nad Gliwicami z piratem, no w tak nieszczęśliwy sposób, że skrzydłem odcięła piratowi ogon. No i pirat niestety się rozbił, jego pilot tego zdarzenia nie przeżył, natomiast Mucha, mimo tego, że miała rozbite skrzydło, praktycznie miała rozerwany keson, utrzymała swoją rozpiętość, skrzydło nie odpadło, do końca działała lotka i pilot zdołał tym szybowcem wylądować i udało się go naprawić, oczywiście stosując całkiem nowe skrzydła. Usterzenie Muchy ma obrys trapezowy, chociaż prototypy odziedziczyły po tych starszych wersjach usterzenie zaokrąglone o owalnym kształcie. Stateczniki są kryte tradycyjnie drewnem, a powierzchnie sterowe płótnem. Przed statecznikiem pionowym jest niewychodzący poza obrys kadłuba uchwyt do manewrowania szybowcem na ziemi. Chciałem Wam teraz pokazać trymer, ale moją uwagę odwróciło to.
I to nie był żart ani podłożony dźwięk, to naprawdę był szybowiec z silnikiem odrzutowym. Nawet mucha doczekała się przeróbek na motoszybowiec, natomiast silnika odrzutowego nie miała, miała tylko tłokowy, który czasami zabudowywano na wieżyczce, a czasami zabudowywano w przedniej części kadłuba. Wspomniany trymer w musze jest metalowy i bardzo efektywny. Tutaj są pokazane partie produkcyjne much standard. Zwraca uwagę wersja D i E. Wersja D to był szybowiec, który miał zmodyfikowane podwozie i on na pewno nie był wdrożony do produkcji, a niejasne są dane co do tego, czy powstał prototyp. Z kolei mucha E z roku 61 to jest szybowiec, który podobno też był zbudowany i oblatany, ale do produkcji był niewdrożony. On dosyć mocno różnił się konstrukcją skrzydeł i te skrzydła nie poszły na marne, dlatego że one trafiły do lisów. Odcinek o szybowcu Lis też kiedyś powstał. To był szybowiec, który właśnie miał skrzydła z muchy i zrobiony tańszymi metodami inny kadłub, no ale okazał się to szybowiec w porównaniu z muchą i nawet nie tylko w porównaniu z muchą, szybowcem bardzo złej jakości. Prawie połowę produkcji much standard, bo aż 116 egzemplarzy, wyeksportowano do 21 widocznych tutaj krajów. Mucha dzisiaj już raczej nie uczestniczy w szkoleniu pilotów. Piloci na pierwszy jednosterowy szybowiec dostają pirata albo juniora. Natomiast ci, którzy mieli okazję zaczynać swoją karierę na musze, wspominają ją bardzo często jako szybowiec najbardziej udany i najlepiej nadający się na szybowiec pierwszy jednosterowy. Mówią, że mucha to jest taki jednosterowy bocian i że jest przyjemniejsza i bezpieczniejsza w pilotażu niż pirat. Ale jeśli ktoś tak jak ja ma sentyment do pirata, to zapraszam na stronę firmy Aviatastic, gdzie są różne akcesoria i gadżety dla miłośników lotnictwa, a ostatnio pojawiła się seria inspirowana polskim szybownictwem, której wizytówką jest taka właśnie bawełniana koszulka z dyskretnym, ale bardzo technicznie poprawnym i ciekawym wizerunkiem szybowca pirat. W dzisiejszym odcinku oglądaliśmy muchy standard w wersji C. Biało-niebieska pochodzi z Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, żółta pochodzi z kolekcji w Gliwicach, a pomarańczowa jest z Nowego Targu i miałem okazję sfilmować ją podczas zlotu zabytkowych szybowców na Litwince 2022. Bardzo dziękuję organizatorom za wpuszczenie mnie na pole wzlotów, za wpuszczenie mnie do kabiny i za pokazanie mi z bliska tego szybowca. Natomiast jeżeli gdzieś jeszcze zachowała się mucha IS, albo jeśli ktoś wie, gdzie jest mucha SZD-12, którą można pokazać z bliska, to bardzo chętnie zrobię o nich film i ukończę serię o musze, która jest naprawdę kawałem historii polskiego szybownictwa. Do zobaczenia. Cześć.